Siemaneczko, dzisiaj taki krótki filmik ze szklarni. Jak widzicie, przed wami tutaj krzak bugenwili, który sobie kwitnie w najlepsze, w ogóle mając gdzieś to, że jest prawie zima, jesień. Ale słuchajcie, co dzisiaj zauważyłem? Zauważyłem takiego fajnego pajączka, który jest pająkiem, który właśnie występuje u nas w Polsce. Jest bielusieńki i żeruje właśnie na roślinach, gdzie jest dużo kwiatów. I stąd też pochodzi jego nazwa. Zwany jest kwietnikiem, czy też zabójczą damą. Zobaczcie, jaki jest piękny. Mam nadzieję, że mi się uda w całości jego piękno pokazać. Takie ma długie ramiona. Kurczę, rozmazuje się. Nie chcę mój telefon tak ładnie wyostrzyć. No zobaczcie, jakie ma oczy. To już chyba jest na maksa powiększenie, jakie mogę zrobić. Ale wygląda naprawdę super. Jeszcze nie doczytałem, czy jest trujący, czy nie, ale skoro nazwa jego jest zabójcza dama, to pewnie nie jest taki milusieński. No, wygląd ma naprawdę fajny, powiem wam szczerze. Sobie zrobił tu miejscówkę na bugenwili, ciepło. Muchy jakieś tutaj się pokazują oczywiście w szklarni, bo jak napalę w piecu, to ciepło się robi i się budzą. No i tutaj tak na szybko spojrzałem, że ten pająk potrafi nawet ofiarę większą od siebie zjeść. Także no, bardzo ciekawe zwierzątko mam tutaj w szklarni. O, czyżby tu w kwiacie był drugi pająk? Czyżbym miał tutaj parę? No proszę. Nie mam pojęcia, czy to jest para, powiem wam, ale wyglądają naprawdę kozacko. Teraz dopiero zauważyłem tego drugiego tutaj, który siedzi w środku kwiata. Bajera, naprawdę. Coś pięknego. Ten jest naprawdę taki biały, jak duch.